solista dzisiejszego wieczoru, Piotr Paleczny. Wybitny polski pianista i pedagog. Jest absolwentem Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej w Rybniku w klasie profesora Karola Szafranka. Studia pianistyczne kontynuował w Katowicach u profesora Linównej i w Warszawie u profesora Jana Ekiera. Jest laureatem wielu światowych konkursów pianistycznych, m.in. w Sofii, w Monachium, 8. konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie otrzymał też nagrodę za najlepsze wykonanie poloneza. Również jest laureatem konkursów w Pleven w Bordeaux. W swojej karierze pianistycznej prezentował bardzo wiele muzyki polskiej: Chopina, Paderewskiego, Szymanowskiego i Lutosławskiego. Piotr Paleczny występował z wieloma zespołami orkiestrowymi na całym świecie. Z Filharmonią Narodową i Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach odbył wiele tournée koncertowych. Brał udział w licznych międzynarodowych festiwalach muzycznych, m.in. w Berlinie, Bergamo, Pradze czy Lozannie. Wykładał na wielu kursach mistrzowskich w kraju oraz za granicą. Był także jurorem wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. w Lugano, Pradze, Paryżu, Londynie, Tokio. Od 1998 roku prowadzi klasę fortepianu w Akademii Muzycznej w Warszawie, obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Od 23 lat jest jednym z jurorów konkursu chopinowskiego. Od 1993 roku jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju. Piotr Paleczny dokonał wielu nagrań muzyki Chopina, Szymanowskiego, Paderewskiego, Lutosławskiego. Za swoją działalność artystyczną został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W wykonaniu Piotra Palecznego i orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w Rybniku pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego usłyszymy koncert fortepianowy e-moll Fryderyka Chopina. Chopin to kompozytor, którego twórczość stała się synonimem polskości. Żył i tworzył w pierwszej połowie XIX wieku. Był cudownym dzieckiem, kompozytorem i wirtuozem już od 7 roku życia. Jego ogromnie bogata twórczość fortepianowa wyrasta z tradycji stylu brillant, czyli połączenia błyskotliwych i wirtuozowskich partii utworu z fragmentami o śpiewnym, kantylenowym charakterze. Przykładem mistrzowskiego operowania stylem brillant jest koncert fortepianowy e-moll. Składa się on z trzech części. Część pierwsza, allegro maestoso, utrzymane w formie allegra sonatowego. Część druga, romanza larghetto o typowej budowie A, B, A. I rondo vivace, jest to rondo oparte na motywie krakowiaka. Koncert e-moll to drugi koncert fortepianowy Chopina. Powstał on w roku 1830. Został wykonany przez kompozytora na jego koncercie pożegnalnym w Teatrze Narodowym 11 października tegoż roku. 2 listopada Chopin opuścił Warszawę, udał się w podróż koncertową do Wiednia, stamtąd do Paryża, nieświadomy, że nigdy już nie wróci do ojczyzny. Wybuch powstania listopadowego, a później jego upadek wywołały bardzo silne emocje i chęć powrotu do Polski. Ale dzięki naleganiom rodziny Chopin pozostał we Francji. Pozwolę sobie zacytować słowa Konstancji Gładkowskiej, która po wspomnianym koncercie pożegnalnym w Teatrze Narodowym zapisała w sztambuchu Chopina. Mogą cię obcy lepiej nagrodzić, ocenić, lecz od nas kochać mocniej na pewno nie mogą. Ze swej strony bardzo dziękujemy Państwu za uwagę i zostawiamy Państwa już z muzyką.